Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin było tematem konferencji w ramach rządowego programu Za życiem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Caritas Polska, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Rządowy program Za życiem ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji, między innymi wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Caritas Polska wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do marca 2018 roku przeprowadzi cykl konferencji, warsztatów tematycznych oraz konsultacji dotyczących szczegółów tego programu. W ubiegły piątek w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tczewie właśnie taka konferencja się odbyła. W ramach projektu unijnego prowadzimy konsultacje społeczne zmian w prawie, które dzięki temu programowi zostaną wprowadzone. To są zmiany dotyczące warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. Właśnie w Środowiskowym Domu Samopomocy jesteśmy. Mamy takie 32 spotkania w różnych miejscach w całej Polsce i rozmawiamy z ludźmi na temat tego, jak tego typu instytucje wspierające niepełnosprawnych powinny funkcjonować. W spotkaniu poza przedstawicielami Caritasu i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzięli udział rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej, a także przedstawiciele grup niepełnosprawnych. Mamy zaszczyt gościć tu wiele osób, praktyków, którzy będą zastanawiać się nad sprecyzowaniem może kilku poprawek, ewentualnie wzmocnieniem tego rządowego programu, który funkcjonuje od stycznia bieżącego roku. Na terenie miasta Tczewa mamy 7 rodzin, które skorzystały już z zapisów tej ustawy. Niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków jej rodziny i wpływa na wiele obszarów życia. Na jej sytuację materialną, społeczną czy też zdrowotną. Program uruchamia wsparcie finansowe w wysokości 4000 zł jednorazowo na dziecko niepełnosprawne. Oprócz tego finansowego wsparcia jest cały pakiet pomocy takiej socjalnej, poradnictwo, szeroko zakrojona asystentura. Są miejsca, w których może rodzina otrzymać szeroką pomoc. Wachlarz pomocy jest bardzo rozbudowany i osoby w potrzebie zapraszam do ośrodka pomocy społecznej. Tam można otrzymać pełne informacje na stronie internetowej również i ministerstwa, i naszego ośrodka. Ta pomoc, rodzaje pomocy zostały określone. Uczestnicząca w konferencji Anna Abryszyńska, matka niepełnosprawnego syna, wspominała nam o trudnościach wychowawczych, z jakimi się przed laty borykała oraz czego jej wówczas brakowało. Moje dziecko się urodziło niesłyszące, no jako jedyne w zasadzie w środowisku naszym. No było załamanie z początku, potrzebowaliśmy takiego wsparcia, takiego kopa, że nie jesteśmy sami jednak. Teraz mi się wydaje, jest dużo lepiej i rodzice chyba mają troszeczkę prościej już w tej chwili, nie? Ale jednak, jeżeli chodzi o rehabilitację, jeszcze nie jest tak, jak powinno być. Co sądzi o rządowym programie pani Anna i czy jest słusznie podejmowany? Jak najbardziej. I jestem wdzięczna, że taki program w ogóle powstaje i będzie mógł pomagać rodzinom dzieci niepełnosprawnych.